Z kryptologią każdy z nas w taki czy inny sposób się styka, czy stykał. Każdy, kto rozmawia przez telefon komórkowy, czy posługuje się kartą do bankomatu, czy też używa internetu, nawet o tym nie wiedząc, ma do czynienia z kryptologią. No, jest jeszcze jeden sposób zobaczenia, jak kryptologia działa. To ci ludzie z Państwa, którzy mają radia z falami krótkimi, którzy się próbują zobaczyć, co tam na tych falach krótkich jeszcze słychać, choć słychać coraz mniej, no to mogą sobie zapalić radio i trafić na coś takiego. Ta pani czyta po angielsku cyfry, które są wyświetlone, powtarzając za każdym razem po dwa razy taką sekwencję pięciu cyfr, prawda? W tej chwili jest 6, 4, 5, Te audycje się pojawiają na różnych częstotliwościach. Ta akurat była w czerwcu tego roku na falach o długości około 30 metrów. O różnych porach dnia i nocy, w różnych językach, ta akurat była po angielsku. Te audycje zwykle mają jednego słuchacza, o którym nie wiadomo, kto nim jest. I no, to jest taki najprostszy właściwie wstęp do świata tajnych agentów kryptologii. To są stacje, tak zwane stacje numerowe, stacje szpiegowskie, które służą do przekazywania informacji. Ludziom, którzy skądinąd nie muszą mieć żadnego wyposażenia, mają po prostu radio tranzystorowe, które nie wzbudza niczyich podejrzeń, bo każdy może takie radio mieć. I od wszystkich innych ludzi odróżnia ich tylko to, że oni potrafią tę wiadomość odczytać. Znaczy wiedzą, kiedy będzie nadana i posiadają jakąś taką książeczkę czy inne źródło informacji, które pozwala im odszyfrować te wiadomości, które są dla nich przeznaczone. Te książeczki, tutaj jest pokazany przykład takiej książeczki, która była używana przez wywiad radziecki w latach 60. Te książeczki mają jeszcze tę dziwną właściwość, że one albo są bardzo łatwopalne, bo są zrobione z celuloidu, albo dadzą się zjeść, bo są zrobione z papieru ryżowego. Ci, którym się nie powiodło i ani ich nie zjedli, ani nie spalili, zwykle w wypadku złapania odsiadują długie wyroki, bo to jest dowód zwykle na to, że jest się szpiegiem w jakimś kraju. Po odczytaniu tej wiadomości ten agent zwykle musi, właśnie posługując się swoją książeczką, wykonać jakieś takie obliczenia, no i z tych obliczeń wynika, czy on ma coś zrobić, a o czym jest ten meldunek i co ma z tego wynikać. No i oczywiście na świecie bardzo dużo ludzi pracuje, starając się zarówno amatorów, jak i zawodowców odszyfrować, co te transmisje radiowe za sobą niosą, ale jest to praktycznie beznadziejne, ponieważ ci, którzy je wysyłają, są zawodowcami, oni wiedzą, jak to należy zrobić. Na początek sama definicja. Kryptologia to jest nauka o tajemnicach, o sposobach tworzenia tajemnic. No i to, jak prawda, tutaj Państwo widzą, to jest przepisane ze słownika wyrazów obcych, jest to słowo pochodzenia złożone z dwóch słów greckich. Natomiast szyfr jako taki pochodzi z francuskiego szyfr, to z kolei pochodzi z średniowiecznej łaciny. Cifra, która pochodzi z kolei z arabskiego sifr, a po arabsku to znaczyło zero. Czyli szyfr to jest po prostu to samo co cyfra, ma ten sam źródło słów co cyfra i to się bierze z języka arabskiego i to po prostu po arabsku było zero. No i szyfr to są tajne umowne znakowania jakiegoś tekstu, tak aby treść jego była niezrozumiała dla osób niepowołanych. No i szyfrem oczywiście może być wszystko, na przykład może być sposób zostawienia zapalonych okien w budynku ambasady, mogą być właśnie takie różne znaczki czy jakieś cyfry. Kryptologia składa się z dwóch części, z kryptografii, czyli sztuki układania szyfrów, no i z kryptoanalizy, czyli sztuki łamania tych szyfrów. No i tak jak w większości takich nauk, które historycznie związane były z obroną, no jedni produkują tarcze, drudzy produkują miecze i mniej więcej jedni i drudzy co jakiś czas mają jakieś osiągnięcia i tak ta dziedzina się rozwija. Szyfry mamy od dzieciństwa, czy tajemnice mamy od dzieciństwa.
I tych tajemnic mamy strasznie dużo i z wiekiem ileś tych tajemnic rośnie. I kolejne tajemnice są związane z naszymi finansami, z naszym zdrowiem, z naszym życiem prywatnym. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to oczywiście z naszą działalnością gospodarczą. No a jeżeli pracujemy w jakichś instytucjach państwowych, to również mogą być związane z bezpieczeństwem, z wojskiem, tego typu instytucjami. Ja bym chciał Państwu zwrócić uwagę coś, na co sobie większość ludzi, czego sobie większość ludzi nie uświadamia, że takie tajemnice, które są w sumie może najważniejsze dla stabilności funkcjonowania świata, czyli bezpieczeństwo światowego systemu bankowego oraz kontrola dostępu do broni nuklearnej, oparte są na trudności pewnych problemów matematycznych. Znaczy, zaufanie do kryptologii sięga tak daleko, potem sobie powiemy, na czym to jest oparte i czy to jest uzasadnione, czy nie. Tym niemniej mnóstwo rzeczy, które są na takiej krytycznej infrastrukturze na świecie oparte jest w ostatecznym rozrachunku na przekonaniu, że pewien problem matematyczny, który się oczywiście sprowadza wówczas do złamania pewnego szyfru, jest bardzo trudny do rozwiązania, czy też nierozwiązywalny przy obecnym stanie techniki i przy środkach, jakie można na to przeznaczyć. My będziemy się zajmować kryptologią, czyli nauką, która się zajmuje ochroną informacji. W odróżnieniu od ochrony dóbr materialnych, które chronimy prawda, ogrodzeniami, kłódkami, zamkami, drzwiami, czy jakimiś takimi organizacjami, które się zajmują ochroną mienia, będziemy chronić informacje. No najprostszą informację, czyli jeden bit, no to jest tajemnica, to jest informacja, która jest albo zerem, albo jedynką. Czyli, prawda, najprostsza ochrona informacji to jest zachowanie w tajemnicy, czy orzeł, czy reszka, czy 0, czy 1. No i będziemy starali się to w jakiś sposób ukryć przy pomocy różnych przekształceń matematycznych, czyli tam z 0 zrobić jakieś jedynki, z jedynek 0 i zobaczyć, jak daleko się to da ukryć. Od czasu, kiedy ludzie posługiwali się znakami pisanymi, no to zawsze był problem przypisania pewnego znaczenia pewnym symbolom i chociaż kiedyś być może to nie były szyfry, bo po prostu ludzie, którzy się tym posługiwali, wiedzieli, co to znaczy, ale wówczas w ogóle bardzo mało ludzi posługiwało się pismem, więc dla większości społeczeństw teksty pisane były niezrozumiałe, bo oni po prostu nikt ich nie nauczył czytać. No i niektóre są nawet niezrozumiałe do dzisiaj. To, co tutaj jest przedstawione, to jest jeden z najstarszych dokumentów pisanych, jakie znamy, to jest tak zwany dysk Sfaistos, który został znaleziony na Krecie w roku 1908 i od tego czasu, czyli prawie od 100 lat, różni wybitni archeolodzy i specjaliści od starożytnych pism próbują ten dysk odczytać. To, co się udało zrobić, to udało się ustalić, z jakiego okresu ten dysk pochodzi przy pomocy różnych technik analizy i ten dysk ma około 3,5 tysiąca lat. Ten dysk jest z ceramiki, on jest mniej więcej wielkości no, takiego talerzyka i zapisany jest po obu stronach w taki spiralny sposób, ma tam około 300 tych symboli, które się niektóre powtarzają, niektóre nie powtarzają. I istnieje obfita literatura i bardzo dużo ludzi zajmuje się próbami odszyfrowania, co na tym dysku jest napisane. My tego nie wiemy, tego pisma nie umiemy odczytać, więc to jest taki problem, który jest do rozwiązania. Tak na marginesie, jako anegdotę, to proszę zwrócić uwagę, że dysk Sfaistos jest wedle naszego stanu wiedzy najstarszym twardym dyskiem, jaki znamy. To jest dysk, który ma zapis, ma spiralny zapis, jak większość dysków, zapis o pojedynczej gęstości, odczyt jest optyczny, prawda, bo się czyta te hieroglify. Ilość egzemplarzy, którą znamy, jest jeden, ale czas życia takiego dysku, czas funkcjonowania jest przynajmniej 3,5 tysiąca lat. Czy jakikolwiek dysk twardy w komputerze może to o sobie powiedzieć? Chyba nie. Kryptografia jako nauka, o której wiemy, że była uprawiana, datuje się już oczywiście od starożytnych Babilończyków i starożytnych Rzymian. W szczególności Juliusz Cezar znany jest z tego, że używał w swojej korespondencji szyfru, którym litery alfabetu zastępował kolejnymi trzecimi z rzędu literami. Czyli zamiast A pisał D, zamiast B pisał E, zamiast C pisał F i tak dalej. No, używając takiego prostego szyfru, moje imię, prawda, można zaszyfrować jako D, O, H, N, Y, V, D, Q, G, H, U. No i teraz oczywiście ktoś, kto wie, że to zostało zaszyfrowane szyfrem Cezara, który używał przesunięcia o 3, no to przesunie to o 3 w lewo i odczyta. Ktoś, kto nie wie,
to będzie musiał bardziej się napracować, z tym, że ten szyfr jest stosunkowo łatwy do złamania. On jest łatwy do złamania, ale dla następcy Juliusza Cezara, dla cesarza Augusta był już za trudny i August używał przesunięcia tylko o jedną literę. Znaczy zamiast A pisał B, zamiast B pisał C i tak dalej. Później sztuka kryptografii no, w tak zwanym ciemnym średniowieczu trochę zanikła, ale niezupełnie. I na przykład ambasador Królestwa Francji przy Stolicy Apostolskiej w swojej korespondencji z dworem w Paryżu posługiwał się tak zwanym nomenklatorem. To było dosyć popularne przez kilka stuleci, nawet chyba 10 stuleci, a mianowicie pewne słowa zastępowano innymi słowami, tak aby nadać korespondencji sens w miarę niewinny, a w każdym razie pozornie niezwiązany z rzeczywistością. No i oczywiście obie strony musiały znać ten nomenklator, czyli co czemu przypisać. No i tutaj jest francuski nomenklator, więc na przykład papież to był ogród, papież to był róża, Rzym to był ogród, no i wszyscy kardynałowie, którzy wówczas działali, też mieli swoje pseudonimy, no i oczywiście na przykład można było napisać, że róża wyszła z ogrodu, czy coś takiego i tak dalej. I ten, kto wiedział, to rozumiał. Taki sposób szyfrowania z zastępowaniem słów innymi słowami był używany również podczas II wojny światowej, dlatego że w krajach neutralnych, czy też krajach objętych wojną, istniała cenzura wojskowa, która czytała korespondencję. Czytała korespondencję, żeby ta korespondencja na przykład nie zawierała informacji o statkach stojących w porcie, czy też wojsku, które się tam gromadzi. No i cenzorzy wykazywali dużą wnikliwość przy sprawdzaniu tych listów. I taka anegdota o jednym z cenzorów amerykańskich była, że on otrzymał list, którym było napisane, że ojciec, telegram, który był do wysłania, było tam napisane, że ojciec zszedł. No więc cenzor przekreślił zszedł i telegram został posłany o treści ojciec umarł. Po czym 3 dni później przyszła odpowiedź, czy ojciec umarł, czy zszedł. Co oczywiście świadczyło raczej wyłącznie o wnikliwości cenzora, który starannie wykonał swoją pracę. Tego typu nomenklatory się rozwijały aż do połowy wieku XX. One miały również takie znaczenie, że znaczenie handlowe. Firmy handlowe, które ze sobą korespondowały, nie chciały, żeby konkurencja wiedziała, co wiozą statki, skąd i dokąd, i dlatego szyfrowały swoją korespondencję i telegramy, którymi się posługiwały. A drugi powód był czysto ekonomiczny. Mianowicie w momencie, w którym wprowadzono opłatę za słowo w telegrafii, firmy miały specjalne książki, które jednemu słowo mogło mieć do 5 liter. No więc oni częściej używane zwroty i zdania mieli zakodowane w postaci tych 5-literowych wyrażeń i posyłali takie krótkie telegramy składające się z tych 5-literowych wyrażeń, które korespondent mógł sobie odszyfrować i dowiedzieć się, że chodzi o wysłanie, nie wiem, tam 800 worków jęczmienia z Pekinu do Nowej Zelandii czy coś w tym rodzaju. Takie nomenklatory były również używane w wojsku i wówczas posługiwano się także liczbami czy jakimiś znakami. Następnym etapem kryptografii było pojawienie się telegrafu. Pojawienie się telegrafu to było oczywiście po raz pierwszy, pojawiła się łączność dalekosiężna, która była w miarę błyskawiczna i nie polegała na używaniu koni, jeźdźców czy wież, na których się palił dym. I to był system telegrafu semaforowego, który był praktycznie w całej Europie już w XIX wieku zbudowany, a mianowicie na wzgórzach stały wieże, na tych wieżach były zamocowane na górze takie semafory drewniane i ustawienia różne ramion tego semafora odpowiadały różnym sygnałom. Te sygnały oczywiście też były zaszyfrowane, także osoba patrząca się na taki semafor nie była w stanie ustalić, jakie wiadomości są przekazywane, o czym rząd rozmawia z drugim rządem, czy też ze swoim, z gubernatorem na prowincji. A jak taki semafor działa, na przykład mogą Państwo przeczytać w powieści Aleksandra Dumas, hrabia Monte Cristo, bo tam historia z semaforem odgrywa pewną rolę w fabule. Jak już mówiłem, pojawił się również system zastępowania słów, czy też całych zdań liczbami, numerkami. Takich nomenklatorów numerowych używano w wojsku oraz w dyplomacji do lat 20. XX wieku. I to, co Państwo tutaj widzą, to jest reprodukcja najbardziej znanego telegramu chyba, jaki został wysłany, a mianowicie to jest tak zwany telegram Zimmermana. To jest telegram, który
rząd niemiecki, minister spraw zagranicznych Niemiec podczas I wojny światowej, pan Zimmermann, wysłał do swojego posła w Meksyku z instrukcją, żeby nakłonić Meksyk do wspólnej wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym i obiecując Meksykowi w wyniku tego porozumienia odzyskanie wcześniej utraconych na rzecz Stanów Zjednoczonych terytorium Teksasu, Nowego Meksyku i Arizony. Ten telegram został przejęty i rozszyfrowany przez wywiad brytyjski, który był w stanie odtworzyć ten nomenklator, czyli był w stanie ustalić, jakie słowa odpowiadają tym liczbom, które są w tym telegramie, a co więcej, był w stanie nawet przekonać Amerykanów, że oni prawidłowo odczytali ten telegram. No i w wyniku odczytania tego telegramu Amerykanie dowiedzieli się, że Niemcy oferują część ich terytorium i to był jeden z najistotniejszych elementów, który przekonał Kongres Stanów Zjednoczonych do przystąpienia do I wojny światowej. Z naszego punktu widzenia była to niezwykle fortunna okoliczność, dlatego że Polska jako niepodległe państwo powstała w dużej mierze dzięki postulatom prezydenta Wilsona właśnie po zakończeniu I wojny światowej. Także odszyfrowanie tego telegramu odegrało jakąś rolę w przywróceniu Polsce niepodległości. I to właściwie był koniec takiej kryptografii, no ja bym powiedział amatorskiej, w każdym razie takiej, której w pracy odgrywał rolę ołówek i do pracy w kryptologii zatrudniano językoznawców, amatorów krzyżówek i w ogóle ludzi inteligentnych. Po I wojnie światowej kryptografia z jednej strony stała się domeną maszyn, z których najsłynniejszą oczywiście była niemiecka Enigma, no, z drugiej strony stała się domeną matematyków, z których nazwiska Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego państwo na pewno wszyscy bardzo dobrze znają, więc ja nie muszę tego przypominać. No, dodam jeszcze tutaj Alana Turinga, który był szefem zespołu kryptologów angielskich podczas II wojny światowej w Bletchley Park, który wniósł wielki wkład w, zarówno w łamanie szyfrów Enigmy, jak i w rozwój nauki o informatyki, nauki o komputerach. Enigma miała to do siebie, że, ja może tylko jeszcze jako dygresja dla młodych z Państwa, to jest reprodukcja dyplomu ukończenia studiów pana Mariana Rejewskiego, który nomen omen też się urodził 100 lat temu, w 1905 roku, tutaj o tym roku była już mowa. I ja może tylko powiem, że poza rachunkiem różniczkowym i fizyką doświadczalną, z których miał czwórki, z wszystkich innych przedmiotów miał piątki. To jest egzamin magisterski, to nawet nie jest szkoła. To jest znakomity rzeczywiście wynik. Enigma była maszyną tak zwaną polialfabetyczną, czyli była maszyną elektryczną, stosunkowo prostą, która działała w ten sposób, że ja tutaj pominę szczegóły techniczne, ona się składała z serii takich rotorów, które się mogły obracać, znaczy po naciśnięciu klawisza z literą zapalała się lampka. Jedna osoba naciskała klawisz, druga odczytywała, jaka lampka się zapalała i to ta lampka odpowiadała literze, czyli literze A zaszyfrowanej mogła odpowiadać jakaś inna litera F, C i tak dalej. Nigdy nie mogła odpowiadać ta sama litera. W środku maszyna Enigma się składała z dużej liczby połączeń elektrycznych, których część zawierała się właśnie w tych walcach, które mogły się obracać. I one się rzeczywiście co litera obracały, a z lewej i z prawej strony tych walców były kontakty elektryczne, to są te punkciki, a w środku te kontakty były jakoś przypadkowo połączone na krzyż. W związku z tym na przykład naciśnięcie litery A tutaj, prąd z bateryjki płynął tym przewodem, prawda, teraz płynął tędy, znowu do następnej, przez ten cylinder tędy, do następnego cylindra, tu do tego kontaktu, tu do następnego cylindra, w tym cylindrze płynął do tego kontaktu, w następnym cylindrze, który był tak zwanym odbijającym, prąd zawracał do innego kontaktu tutaj, trafiał z powrotem do poprzedniego cylindra, ale do innego kontaktu, który przewodził do następnego kontaktu tutaj, następny cylinder to trafiało gdzieś tutaj, prawda, i tak dalej, aż do przewodu, który się łączył z jakąś lampką. Po każdym naciśnięciu klawisza ten cylinder się obracał o jedną pozycję, w związku z tym inne połączenia się łączyły między tymi i tymi kontaktami. Po obróceniu się tego cylindra o 26 liter następował jeden obrót o jedną literę tego cylindra i tak dalej. Kluczem do szyfrowania było początkowe ustawienie tych cylindrów, numery tych cylindrów, bo tych cylindrów było 5 czy 6, a każdy z nich mógł być, był inaczej połączony i można było wybrać 3 lub 4 z nich i kolejność ustawienia tych cylindrów. I ten klucz był bardzo często zmieniany. Enigma miała to do siebie, że takich maszyn w ogóle w użyciu wówczas było bardzo dużo. Istniał szereg właściwie odkryć i patentów, które zostały
zgłoszone prawie w dokładnością do jednego miesiąca, a nawet chyba krócej, w różnych krajach i budowano maszyny oparte na praktycznie tej samej zasadzie. Część z tych maszyn była w użytku aż do lat 70. Ja może tylko zatrzymam się na dwóch przykładach. Ta po lewej to jest maszyna Lasida, która została wyprodukowana w Polsce przed wojną na wzór Enigmy i była używana w polskiej służbie dyplomatycznej w okresie międzywojennym. Natomiast maszyna prawa to jest fialka, która... Lasida miała, proszę zwrócić uwagę, nie lampki, tylko normalną klawiaturę i papier jak maszynie do pisania, więc po prostu te litery się na papierze ukazały, nie zapalały lampki. Natomiast fialka miała odczyt na taśmie papierowej i fialka to jest z kolei produkt Związku Radzieckiego, który po II wojnie światowej oczywiście przechwycił bardzo dużo Enigm jako trofeum wojenne. No i Rosjanie zbudowali własną wersję. Ta własna wersja była używana... Na przykład, ja nie wiem, czy w Polsce była używana, pewnie też, ale w NRD była używana aż do roku 89 i potem się zaczęła pojawiać w jakichś muzeach. Proszę zwrócić uwagę, że tych walców jest już 10 tutaj, ale to akurat niewiele pomogło, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo szyfr fialki już był złamany podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku przez Amerykanów. Tych mutacji Enigmy i maszyn podobnych, tak zwanych na rotorach, było strasznie dużo. I to właściwie był koniec. No tu jeszcze może jedna uwaga. To jest maszyna do szyfrowania głosu z lat 60. I tak wyglądała w radiu transmisja radiowa zaszyfrowana dwóch oficerów rozmawiających przy pomocy tego typu maszyn. Proszę zwrócić uwagę, że to było wożone w specjalnym samochodzie, który się posuwał z jakąś tam jednostką wojskową, no albo było to po prostu wyposażenie pokoju w ambasadzie. Jeżeli chodzi o kryptologię związaną z tym urządzeniem, bo ta rozmowa, jak Państwo słyszeli, była szyfrowana, zniekształcona, to wyposażenie tego pokoju, który zużywał, no nie wiem, pewnie kilka kilowatów mocy elektrycznej, z punktu widzenia kryptologicznego jest słabsze niż telefon komórkowy, którego Państwo, część z Państwa ma w kieszeni. Ten telefon wykonuje znacznie więcej funkcji i szyfruje lepiej niż to urządzenie. To jest 40 lat postępu, jaki się dokona w tej dziedzinie. Kryptografia pojawiała się często w literaturze, pojawia się do dzisiaj, nawet się ktoś tam nie pyta o jakąś książkę, ale takie dwa znane przykłady, które przypomnę, to jest przygody Sherlocka Holmesa, Tańczące sylwetki, w których Sherlock Holmes, czy Arthur Conan Doyle dokładniej opisuje, w jaki sposób Sherlock Holmes złamał ten szyfr i się nim posłużył do wykrycia jakiegoś tam przestępstwa, oraz bardzo obszerny, kilkustronicowy opis, który jest tutaj kawałek w przygodach dobrego wojaka Szwejta Jarosława Haszka, który wskazuje na to, że przynajmniej Haszek znał literaturę na ten temat, która była dostępna w Austrii w okresie I wojny światowej. Natomiast kryptologia współczesna, która zaczęła się po II wojnie światowej, to już jest zupełnie inna dziedzina i my zaraz teraz do niej przejdziemy. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to ja powiem kilka słów o tym, no, do czego właściwie służy kryptologia. No, kryptologia służy do ochrony informacji. No, to wówczas oczywiście pytanie, jakie należy sobie zadać, no, przed czym my będziemy chronić. I co będziemy chronić? No przede wszystkim będziemy chronić poufności tej informacji. Poufność informacji to jest oczywiste, prawda? Chcemy być pewni, że informacja dotrze tylko do tych korespondentów, czy też do tych osób, dla których jest przeznaczona, do niczego innego. To jest pierwsza rzecz w miarę oczywista. Druga, trochę mniej oczywista, to jest ochrona integralności informacji. No, taki najbardziej klasyczny przykład to zmiana stanu konta w banku, prawda? No, jeżeli sobie dopiszemy pieniądze, czy to jest zmiana stopnia w dzienniku szkolnym, no, to jest naruszenie integralności informacji. Ale takim bardziej subtelnym, a równie niebezpiecznym naruszeniem integralności informacji jest modyfikacja systemu operacyjnego komputera, czyli tak zwany wirus komputerowy. No, kryptografia służy do tego, żeby chronić przed naruszeniem integralności. No i jest jeszcze cały szereg innych zagrożeń, których może już w tej chwili nie będziemy mówić. Jeżeli chodzi o to, w jakiej formie te zagrożenia są realizowane, czyli rodzaje ataków, no to znowu taksonomia, czyli podział tych ataków, najprostszy jest na ataki zewnętrzne, czyli spoza naszego biurka, naszego domu, naszej firmy, naszej szkoły, naszej rodziny. No i ataki wewnętrzne, czyli no, złośliwa siostra, obrażony brat, knujący współpracownik, niezadowolony podwładny i tak dalej, i tak dalej.
No i w związku z tym są różne sposoby atakowania, które ja tutaj wymieniam. Zaczynając od ataku fizycznego, to znaczy ktoś wjeżdża buldożerem w drzwi i wynosi wszystko, co się da wynieść, kończąc na bardzo subtelnych atakach. No i na końcu czasami wystarczy poszperać w koszu na śmieci albo w składnicy złomu, czego przykładem są dyski wyrzucone z Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2 lata temu i znalezione w jakiejś składnicy z interesującymi informacjami. No, jedną z takich form ataku wewnętrznego jest pozorowanie pożaru, prawda, czy zalania wodą. Wtedy wszyscy wybiegają i można wtedy zabrać rzeczy, które będą uchodzić za zniszczone, więc przed tym się też trzeba chronić. No, następny podział, o którym trzeba sobie powiedzieć, jeżeli mówimy chronimy to jakimiś środkami, to jest taksonomia przeciwników. Taka najprostszy podział to dzieli ich na 3 grupy, oczywiście może być bardzo dużo. No, zdolny amator, czyli państwo. Ktoś, kto się interesuje, ma trochę czasu, pewną wiedzę, próbuje się, nie wiem, włamać na stronę www, czy otworzyć jakieś zabezpieczenie. Konkurencyjna firma, która oczywiście ma znacznie silniejszą motywację i większe środki, no bo oni żyją z tego samego, co my, no więc jeżeli dowiedzą się o naszych klientach, naszych tajemnicach, czy naszych dochodach, to będą prawdopodobnie mogli lepiej konkurować. No i imperium. Imperium to jest państwo, które ma organizację, która zajmuje się zawodowo łamaniem szyfrów, włamywaniem i dysponuje odpowiednimi środkami, ludźmi, czyli z naszego punktu widzenia ma praktycznie nieograniczone środki i możliwości, czyli dysponuje wszystkimi komputerami, jakie się da kupić w praktyce. No, takie imperia rzeczywiście istnieją i no, w Polsce ochroną informacji zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te 2 obrazki to są obrazki takich dużych instytucji, które są powołane właśnie wyłącznie do zbierania i łamania szyfrów, do robienia szyfrów, łamania szyfrów i zbierania informacji. Po lewej to jest siedziba Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Amerykańskiej, która jest zresztą, jak się uważa, na ten temat niewiele wiadomo, ale uważa się, że to jest największy pracodawca matematyków na świecie w ogóle. Po prawej stronie jest nowo wybudowana za prawie 1 miliard funtów siedziba GCHQ, czyli brytyjskiej agencji do zbierania informacji i przechwytywania informacji na drodze elektronicznej. Także jak widzą państwo, mocarstwa przeznaczają sporo środków na łamanie szyfrów i na tworzenie szyfrów, czyli to jest ważne.